Rozpoczęła się już przebudowa ulicy Kryształowej oraz księdza Jana Dzierżonia. Były tu straszne dziury. Także bardzo fajnie, że się coś takiego odbywa. Projekt obejmuje odcinek ulicy Kryształowej od ulicy Wiosny Ludów do ulicy Księdza Dzierżonia oraz fragment ulicy Księdza Dzierżonia od ulicy Kryształowej do ulicy Piastów Śląskich o łącznej długości 305 metrów bieżących. Modernizacja realizowana przez firmę Hucz z Boronowa ma zakończyć się do 26 grudnia bieżącego roku. Na ulicy Kryształowej i Dzierżonia trwają już prace związane z przebudową drogową. Będzie to przebudowa drogi, z Zmiana z ciągu pieszego na pieszorowerowy, oprócz tego nowe odwodnienie drogi, no i oczywiście nowe oświetlenie. Dodatkowo zainstalowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz powstaną nowe miejsca postojowe. Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Remont był konieczny tak tej drogi. Są mieszkańcy, którzy tu jeżdżą codziennie i na pewno wszyscy będą zadowoleni. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 350 tys. zł, z czego 4 750 000 zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład.